Ewangelia według Jana, rozdział 20. Pierwszego dnia tygodnia, rano, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena przyszła do grobowca i ujrzała odsunięty kamień od grobowca. Przybiegła do Szymona Piotra i do innego ucznia, którego miłował Jezus. Powiedziała im: wzięli Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie go położyli. Piotr i inny uczeń przybyli do grobowca. Biegli obaj razem, lecz inny uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobowca. Nachyliwszy się, ujrzał leżące płótna, jednak nie wszedł. Szymon Piotr przybył po nim, wszedł do grobowca i ujrzał leżące płótna i chustę, która była na jego głowie, nie leżącą razem z płótnami, ale osobno zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł też inny uczeń, który przybył pierwszy do grobu i ujrzawszy uwierzył, bo jeszcze nie rozumieli pisma, że musi spośród martwych powstać. Odeszli zatem ponownie do siebie uczniowie. Maria stała płacząc na zewnątrz przy grobowcu. Gdy płakała, nachyliła się do grobowca i ujrzała dwóch siedzących aniołów ubranych na biało, jednego u głowy i jednego przy stopach, gdzie poprzednio leżało ciało Jezusa. Oni powiedzieli jej: kobieto, dlaczego płaczesz? Odpowiedziała im: wzięli mojego Pana i nie wiem, gdzie go położyli. A to powiedziawszy, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, a nie wiedziała, że to jest Jezus. Jezus powiedział do niej: kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona, uważając, że jest to ogrodnik, powiedziała mu: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus powiedział jej: Mario. Ona, odwróciwszy się, powiedziała mu: Rabuni, co wykłada się nauczycielu. Jezus powiedział jej: nie przytrzymuj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mojego Ojca, ale idź do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mojego i Boga waszego. Maria Magdalena przyszła, mówiąc uczniom, że widziała Pana i że to jej powiedział. Wieczorem tego pierwszego dnia tygodnia, gdy drzwi były zamknięte, gdzie uczniowie zgromadzeni byli z powodu obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął na środku i powiedział im: pokój wam. I to powiedziawszy, pokazał im jego ręce i bok. Uradowali się więc uczniowie, zobaczywszy Pana. Powiedział im Jezus ponownie: pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. Gdy to powiedział, tchnął i powiedział im: weźcie Ducha Świętego. Komukolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a komukolwiek zatrzymacie, są zatrzymane. Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu więc inni uczniowie: widzieliśmy Pana. Powiedział im: jeśli nie ujrzę na jego rękach znaku gwoździ, nie włożę palca mojego w znak gwoździ i nie włożę mojej ręki w jego bok, nie uwierzę. Po 8 dniach jego uczniowie byli ponownie w domu, a z nimi Tomasz. Przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął na środku i powiedział: pokój wam. Potem powiedział Tomaszowi: daj tu palec swój i oglądaj moje ręce, daj tu twoją rękę i włóż w mój bok. Nie bądź niewierzący, lecz wierzący. I Tomasz odpowiedział mu: Pan mój i Bóg mój. Jezus odpowiedział mu: dlatego, że mnie ujrzałeś, Tomaszu, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli.
Wiele innych znaków Jezus uczynił w obecności swoich uczniów, które nie są zapisane w tej księdze. Te jednak zapisane są, abyście uwierzyli, że Jezus to Chrystus, Syn Boży, i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu.